Cześć wszystkim, tutaj Zęciak i przedstawiam wam jeden z najbardziej niebezpiecznych serwerów SMP, na które możecie wejść. A jest ono dostępne tylko na moim serwerze craftcube.pl, na który was serdecznie zapraszam. No dobra, ale o co tutaj w ogóle chodzi? Jest to serwer SMP robiony w stylu prawdziwego hardcora. Po wejściu na serwer każdy posiada 5 żyć. Nie mylcie z sercami. Jedna śmierć to minus jedno życie na twoim koncie. A jeżeli stracisz je wszystkie, zostaniesz zbanowany na serwerze 24 godziny. Jednakże życia da się zdobyć na kilka sposobów. Na przykład poprzez zabicie jakiegoś gracza lub na przykład po prostu grając na serwerze. A wystarczy poczekać godzinę, ponieważ co godzinę na serwerze jest rozdawany klucz do rzadkiej skrzyni, przez co będziecie mogli zdobyć jeszcze inne klucze, na przykład do legendarnej lub do skrzyni PvP, w której można zdobyć życia. Co jest ważne? Na spawnie jest coś takiego jak strefa A. O co w niej chodzi? Wystarczy stać tam, jak sama nazwa wskazuje, a co minutę dostaniecie jednego AFK końsa. Oczywiście można zwiększyć ilość dodawanych końsów, jeżeli posiadacie booster, przez co przez 12 godzin będziecie mogli dostawać 3 AFK końsy co minutę. No dobra, ale do czego wam AFK końsy? Moi drodzy, na serwerze jest dostępny sklep specjalnie za te punkty. Pod ukośnik sklep AFK możecie kupić naprawdę różnego rodzaju klucze, życia czy boostery, które na pewno wam się przydadzą. A w komentarzu napiszcie swój nick, to będziecie mogli wygrać rangę na moim serwerze craftcube.pl, co na pewno wam się przyda. Dobra, moi drodzy, jestem na serwerze. Moi drodzy, przyznam szczerze, że grałem już tutaj wcześniej na streamie. Sklirowałem sobie wszystkie itemy, żeby nie było, jednakże mam, moi drodzy, 25 żyć, więc raczej w tym odcinku nie powinienem dostać bana. Pierwszą rzecz, którą warto zrobić po wejściu na serwer, wpisać w kościk daily, żeby, moi drodzy, odebrać, moi drodzy, nagrodę, oczywiście, który... O, klucz ze spawnerów na przykład. Akurat to się nam najmniej przyda aktualnie. 3 spawnery iron golemów. No niestety, no. Mógłbym również iść na strefę AFK i po prostu tutaj AFczyć, jednakże nie widzi mi się robić odcinka z tego, że siedzę i nic nie robię. Coś się do mnie tepa, nie wiem, może da mi jakieś itemy, po prostu go do siebie tepnę. Jeżeli mnie zabije, to trudno, mam nadzieję po prostu, że nie i on nic totalnie nie ma. Dobra, ty, to biorę kit gracza i go zabijam. Po prostu, ej, zabijam go, moi drodzy, to jest free życie, let's go. Dawaj, dawaj go. Ej, co jest? Ty, stary, bo on mnie... Nie gadaj. Dobra, jest, zabiłem go. Niestety nic nie miał, no ale trudno. Da mi ktoś jakieś itemy? Nie, no błagam. Może ktoś, moi drodzy, się nade mną zlituje. Po prostu na to liczę. A to jest znowu on. No dobra, czyli w sumie nawet za niego chyba nawet życia nie dostanę. No trudno. A nie, to jest inny. To tamten miał unik barako. Ty, to jest inny. Dobra, znowu darmowe serce, let's go. Ty, bardzo fajnie, już mam darmowe 2 życia. No znowu ten Oliverek. No weź, wypad, stary. Ja już nawet cię nie chcę zabijać, bo to nie ma sensu, no. Nie czaisz, że nie ma sensu, żebym ja cię bił? Stary? No właśnie, tak myślałem. Dobra, moi drodzy, ja mam jakiegoś gracza i on znowu nie ma itemów, ma totem. Ej, rzucił mi totem, dobra, ty. To akurat może mi się przydać, jest git. Dobra, tepnął się ktoś do mnie, błagam, tylko mnie nie zabij od razu. O nie, to jakiś... Aha, no zaczyna się. No tak jak myślałem, moi drodzy. Jakiś oszust walony. No właśnie, i dlatego te SMP jest jedno z najbardziej niebezpiecznych SMP, jakie można spotkać. Spytacie dlaczego? Ponieważ każdy tutaj chce cię zabić, ponieważ chce mieć jak najwięcej żyć. Ej, dobra, nie mam chyba szans, nie mam chyba szans, bez kitu. On rzuca za mną jakieś perły, no co to jest za tryhard? Tryhardzie? No właśnie. Ej, nie mam o kurde, ty. O, no, stary, weź się ode mnie odwal, no. Dobra, mam łódkę. Dobra, let's go, robię to. Dawaj, leć. Płyń po prostu i elo. Dobra, nie mam mnie. O nie, rzucę za mną perły dalej. No nie, no żart. No co ty chcesz ode mnie? No i po co? Cześć, może nie bij mnie, co? Wiem, że masz krystale, masz wszystkie itemy. Siema, dasz coś? Ej, rzuca mi refy, dobra, jest git. O, elytra. Miecz legendarny. Rzadki napierśnik, legendarne buty. I zniknął, dobra, ty, dobra, jest git. Zawsze jakieś itemy, let's go. Dobra, moi drodzy, skrzynka spawneru. Otwieramy spawner szkieletów, let's go, no spoko. I ten moment wszystko zmienił. Spytacie dlaczego? Ponieważ te skrzynki mnie tak uzależniły, że postanowiłem, że tak, wydam pieniądze na własnym serwerze. Więc wszedłem na stronę mojego serwera i postanowiłem, że kupię doładowanie za 50 zł. Nie pytajcie, co ja mam w głowie, bo chyba niedużo. Ale wy tego nie musicie robić, ponieważ wystarczy, że w tym momencie zostawicie lajka, zasubskrybujecie ten kanał, napiszcie w komentarzu swój nick, to będziecie mogli wygrać doładowanie na 50 zł na moim serwerze. Dobra, moi drodzy, doładowałem sobie 50 zł, więc weźmy sobie, wpiszmy po prostu portfel i postanowiłem, że kupimy sobie klucze. Imo klucze PvP będą chyba najlepszą opcją. 5 kluczy za 17 zł. Niech będzie, co tam. To jest właśnie bawienie się, to jest właśnie bycie hazardzistą. Lecimy z otwieraniem skrzynek. Kusza PvP. No dobra, ja bym coś chciał innego. Pierśnik, w sumie spoko, nawet lepszy od mojego. Miecz VIP, no nie przyda mi się raczej. Perły i buty, które też mam.
Ani w ogóle to dobrze nie wygląda. Więc postanowiłem, że kupię jeszcze następnych 5 kluczy. Znowu buty, no co to ma być? Koksy, zarąbiście. Elytra, naprawdę. Znowu koksy i znowu kusza. Nie, no najgorszy drop na świecie. Nadmiar itemu, który miałem, postanowiłem, że sprzedam, moi drodzy, na rynku. Pod ukośnik AH, żeby móc sobie kupić jeszcze więcej jakichś kluczy na rynku, które ludzie wystawiają, lub itemy do bicia się. Dobra, wystawiam to za raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 milionów, essa. Znaczy 3 miliony, co jestem jakiś głupi, sorry. Tego też nie potrzebuję. A to wystaje za 1 milion. Elytrę wystawiam też za 1 milion. Buty za 2 miliony. Tą klatę to mogę, nie wiem, za raz, dwa, trzy. Dobra, za 50 koła nawet. Dobra, wierzę, że to ktoś coś kupi, no nie wiem. I miecz mogę sprzedać. Dobra, niech. Może ktoś coś kupi, serio. Wow, ej, ktoś kupił rzadki napierdzik za 50 tysięcy. Kurze PvP za 100 koła. Serio, za tak tanio wystawiłem. Dobra, no kup, to jest coś, ciekawego, no. 3 bańki, miecz PvP został sprzedany. Znowu kusza za 3 miliony. Ty, za jedną sprzedałem za stówkę. A, dobra, daj spokój. Ty, a to temy są warte tylko troszkę 10 koła. To ja je kupuję. Potwierdź. Dobra, wystawiam jeszcze spawnery. Nie, może ktoś coś kupi. Ja już tak szczerze jestem ustawiony, nie? Potrzebuję banie i spodnie. 5 milionów, no chyba sobie żarty robicie. 4 miliony, spodnie. O, 4 miliony też, spoko. To wezmę chyba to. Czyli no nikt nic nie ma lepszego, no trzeba to kupić w takim razie. Ale to przez to se spodnie nie kupię. Spodnie za 4 bańki. No nie, no powaliło koło. Dobra, widzowie, tepają się do mnie jacyś ludzie, więc zobaczymy. Okej, okay, znowu bez itemów. Same Steve bez itemów się do mnie tepają, ty, no masakra, ty. Kto chce itemy TPA? Nie wiem co. Dobra, tepam się, zobaczymy co to będzie, no. Ej, tepnął mnie do siebie. O kurde, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Spokojnie, nic się nie dzieje. Siema, siemano wariaciku. Jaki Steve, szkoda, że tamten mi lognął. Eluwa, ty, on nie ma w ogóle itemów, ten ziombel. Ej, dobra, wchodzę, moi drodzy, na sklep i kupuję sobie w tym momencie krystale, bo są mega tanie. Ej, dobra, jestem mega bogaty, ty, tak szczerze, myślałem, że będzie trudniej. Dobra, kupię sobie zwykłe spodnie, chociaż żeby mieć cokolwiek. Cały czas typy do mnie piszą, dawaj, jeden versus jeden, nopku, tepaj, tepaj, dobra, tepam się po prostu i zobaczymy. Ej, dobra, tepnął mnie, no i co? Ty próbował mi trapa zrobić. Zwykły Steve próbował mi trapa zrobić i on myśli, że co? Że on mi ucieknie, przecież on nie ma szans w ogóle ze mną. Ej, ja pierdzielę, jakim cudem on mi tyle aż bije, ty? Ej, to mnie akurat trochę zdziwiło, czemu on mi aż tyle bija? Dobra, zabiłem go. Nie gadaj, że miał legendarne spodnie. Miał legendarne spodnie! Dzięki, stary, dzięki, to nie mam seta całego. I tu jeszcze jeden Steve'ek. I lognął podczas walki, łatwo! Co za debile! Dobra, tepam jakieś graczy, widzowie, zobaczymy. Dobra, tepłem jakiegoś znowu ziomka. Ej, znowu oni mają itemów, ty, ja muszę się zdebnąć do kogoś, kto ma itemy, bo to są zwykłe Steve, które nic nie mają. Bardzo się zdziwiłem, ponieważ nie czułem żadnego oporu, a chciałem to bardzo poczuć. Klimat tego SMP. Więc postanowiłem, że tepnę się do jednego z najlepszych graczy, a jest nim Dawidox 321 Pro. Jest to najbogatszy gracz na serwerze, więc nie mogło być to wcale proste. Dobra, ej, albo teraz, albo nigdy. Tepam się do niego, zobaczymy. Wierzę, że to będzie, moi drodzy, to, czego szukam. Tepnął mnie do siebie. O, no i właśnie o tym mówiłem. O tym mówiłem. Ej, dobra. Ja pierdzielę. Fuck, 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 fuck. W ogóle niedobrze, w ogóle niedobrze. Popnął mu totem. No co jest, ty? Przecież cały czas mu totemy padają. O co tu chodzi? Ja pierdzielę, ty, no. Czemu oni nie giną? Jak oni tak szybko to ubierają niby? On nawet seta nie ma, no co jest? No to jest niemożliwe. Ej, no dobra, to jest niemożliwe, co tu się dzieje. Nie no, żart. Nie no, żart. Nie no, żart. Postanowiłem, że szybko włączę God Moda, czego nie powinienem robić, ale ta sytuacja była wyjątkowa. Widzicie to, co miałem w eku? Miałem 34 totemy stakowane. Okazało się, że ci gracze mieli nielegalne itemy, a były nimi, moi drodzy, stakowane totemy, przez co ich śmierć była praktycznie niemożliwa. Po wpisaniu komendy administratorskiej pozwoliłem sobie podejrzeć ekwipunek jednego ziomka, który również tam był. I miał przy sobie dwa staki stakowanych totemów. Bo on został oczywiście już naprawiony, ale przez tą akcję miałem takiego dużego mindfucka, że masakra. Dobra, ten sposób jest po prostu za mocny. Ja wyłączam go, patrzcie to, ja sobie go mogę zabijać. I on, moi drodzy, tak jak widzicie, on ma nie... No i właśnie zginąłem jeszcze. No głupio wyszło, nie? Postanowiłem szybko się skontaktować z nimi, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobili. Ej, dobra, nie zgadniecie, co się stało. Napisałem do nich, że podali mi Discorda. I uwaga, Dawid nie ma go na serwerze. Funciek? O, jest na serwerze. Dobra, wszedł na serwer, ale po co? Masz minutę, podaj DC. Ale przed chwilą obiecuję wam, że lognął, więc już myślałem, że po prostu się tak boją. Dobra, ej, robię sprawdź gracza. Wyrąbane, zobaczymy. Dobra, tepłem go, moi drodzy. Jest on, moi drodzy, sprawdzany, więc no nie wiedziałem, że to będzie się działo na odcinku. Napisał mi, że nie ma, moi drodzy, Discorda. To pobierz. Masz 5 minut.
Ej, dobra, to jest za grube, co tu się właśnie dzieje, nie? Ale czemu jestem sprawdzany? Nie pytaj, dowiesz się na DC. Nie mogę, nie mam tel na kompie, nie mam mikra. Nie musisz mieć mikra. Dobra, pisał, czekaj. On już wie, że ma przerąbane, ale nie wiedziałem, że będzie się aż tak bał, nie? Jest jeszcze ten Dawidox, dobra, go też biorę na sprawdzanie. Dobra, jest następny ziombel. Stakowane do temy i takie tam, ale że oni nawet nie chcą się przyznać, nie? Jak się nie przyznają do tego sami, to dam im bana po prostu. Nie mogę, bo nie mam tel, nie mam czego? Nie mam karty? To ban. On chce podać, moi drodzy, on pisze, że ma Messengera. To podaj Mesa. Gadam na Mesie. Oni mają Messenger. Nie, no to jest jakiś żart. Ty, kogo ja wziąłem na sprawdzanie? Jakiś działków, co nie mają Discorda, tylko Messengera. Dobra, moi drodzy, ziomki pisze ikona typa w lustrze. Podał mi imię, nazwisko. Właściwie macie to zablurowane. Dobra, dodaję go na Facebooku, nie? Nie muszę tego robić, ale zrobię to po prostu dla kontentu, nie? Ej, jeszcze ten ziomek próbuje uciec. Nie uciekniesz perłą, Dawidox. No co za typ? I co on próbuje? No se wyjść, dostaniesz bana za to. Ej, czajcie to, że ziomek do nienormalnie pisze. Jak to wywnioskujesz, że my na odpale? I się okazuje, że oni serio mają cheaty. A przyznajesz się do cheatów? Ej, oni rzeczywiście, moi drodzy, mają cheaty chyba. Napisał, nie mam XD. No to czekam, aż mnie dodacie. Ej, dodali mnie na Facebooku, dobra, mam to. Dobra, akceptuję i dzwonię do niego na Messengerze. To jest skit po prostu totalny, nie? Dobra, napisał do mnie, to ja Funciek. Dzwonię do niego. Prowadzi inną rozmowę, to nie mnie doda na grupę. Dalej odbierz. Nie, to jest po prostu hit, sprawdzaj na Messengerze. Tego jeszcze nie było, widzowie, nigdzie, nigdzie. Lajka i subskrybujcie kanał, bo naprawdę. Ej, dodał mnie na grupę jakąś, widzowie. Dzwonią. Halo, halo, no jesteście sprawdzani, nie? Ej, kurde, siema. No siema, jesteście sprawdzani. Ale za co? Dobra, słuchajcie, jakim cudem byliście nieśmiertelni? Możecie mi to powiedzieć? Dobra, czekaj tak, chwilę. Nie, czekaj, tak, a, czyli się tak, przyznajecie tak do tego, tak? Jakieś totemy mieliście? Nie, nie, ale to cały serwer ci tu. Tak? A czemu tego nie zgłosiłeś na Discordzie? A ja nie wiedziałem, że to jest nielegalne. No to już wiesz. A ty też używałeś tego? Nie. Nie wcale. Czemu ci nie dało się ciebie zabić? No bo jestem mądry i miałem dobrego seta. No właśnie, nie. Dobra, skąd macie te totemy? Skąd macie te totemy? Z rynku. To ze sklepu czy z rynku? Wersja ze sklepu. Sklepu i z rynku. Dobra, ze sklepu jak to się robi? Sklep kupujesz? Sklep, totemy, kupujesz i tam wystawiasz tak. 64. Tak, tu 60... jeszcze szczegóła. A. Okej, okay. No dobra, dobra, okej, okay, się rozwaliliście, myślę, że się nie rozwalicie, więc tyle macie dobrego. Ale to się da ten, da się zabić. Jesteście pierwszymi ludźmi, z którymi gadam na Messengerze i ich sprawdzam, także jest to dosyć ciekawe. No właśnie, ja jestem pierwszy raz z właścicielem rozmawiam. Dobra, macie się pozbyć wszystkich tych totemów. To daj lawę. No dobra. Ja chętnie spalę. Daj. Dobra, nie uży... Dobra, macie ten, spalcie to wszystko w tym momencie, tu macie lawę, proszę bardzo. Czekam, czekam. Wyrzucać. Okej. Okay. Bardzo, tak, bardzo pięknie. Bardzo pięknie, to mi się podobało. Trzymajcie się w takim razie. Pozdrowienia, pa! Nara. Siema. Nie, no to jest kit po prostu, nie? No dla mnie to jest już za mocno, nie? Widzowie, wbijajcie na Cube SMP, bo wydaje mi się, że naprawdę warto wejść. Zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i wbijajcie na Craft Cube'a. Naprawdę, naprawdę wbijajcie. Najgorsze SMP, jakie można zrobić, nie? Masakra. Trzymajcie się, cześć.